Drodzy bracia i siostry w Chrystusie Panu, tak jak we wstępie słyszeliśmy, dzisiaj czcimy świętego Ambrożego, wielkiego biskupa, doktora Kościoła, niestrudzonego pasterza, głosiciela Słowa Bożego. W jednym ze swoich listów do biskupa Konstancjusza pisał: Jest pewne, że wśród zmiennego świata Kościół Pana zbudowany na fundamencie apostołów pozostaje na nim niezruszony, mimo iż wkoło w niego burzy się rozpętane morze. Uderzają weń fale, lecz nie mogą nim zachwiać, a chociaż często prądy świata z szumem rozbijają się o niego, pozostaje on dla wszystkich zbawiennym i bezpiecznym portem. A jeśli nawet rzuca nim morze, to przecież unoszą go wody. Te wielkie rzeki, o których powiedziano, rzeki swój głos podnoszą. Istotnie płyną rzeki z łona Kościoła, wody zaczerpnięte z Chrystusa i udzielane przez Ducha Świętego. Podnoszą one swój głos, bo przelewają się łaską Ducha. I dalej pisze do tego biskupa: Ktokolwiek, zbieraj tę wodę z wielu miejsc, w których chmury proroków ją wylały. Uzyskaj więc od Chrystusa to, by Twój głos się podniósł. Zbieraj wodę Chrystusową, tę, którą wysławia Pana. W IV wieku Kościół również mierzył się z różnego rodzaju falami. Światem, który chciał Kościół zdławić, wspólnotę chrześcijańską, musiał się mierzyć z wieloma przeszkodami. Również i może dzisiaj widzimy, że kultura, ten świat zaczyna odchodzić od wartości chrześcijańskich i zaczyna ze wspólnotą wiernych gdzieś uderzać, tak jak fale wód na morzu Łódź. Może tak się dzieje w kontekście takim indywidualnym. Może również i ty, drogi bracie, droga siostro, doświadczasz takiego uderzania, że w domu, w miejscu pracy, w swoim życiu osobistym, w relacji do Pana Boga często czujesz się, że z każdej strony coś na ciebie przychodzi, jakieś niebezpieczeństwo, jakaś fala. I czujesz się zachwiany, czujesz się bujany przez to morze, uderzany. Ale właśnie dzisiaj słyszymy to piękne słowo Chrystusa: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Święty Ambroży właśnie pisał, że z łona Kościoła unoszą się wody, wylewają się wody, które użyżniają serce, które dają wsparcie ludowi. I dzisiaj przychodzimy właśnie, bo dlaczego tak się dzieje? Bo właśnie tutaj działa Chrystus, Chrystus żyjący, Chrystus, który jest, który działa, który właśnie pragnie pokrzepiać nas, tych, którzy są znękani, którzy są umęczeni, utrudzeni. Chce Chrystus nas pokrzepiać swoją łaską, swoją mocą. On pragnie dzisiaj przez to spotkanie eucharystyczne odnawiać w tobie i we mnie to doświadczenie Bożej miłości, to doświadczenie tego, że On oddał za ciebie życie, że jesteś przez Niego odkupiony, zbawiony, że On odpuszcza tobie grzechy, że daje ci siły swoje łaski. To jest ważne doświadczenie, które w każdej Eucharystii się dokonuje. Potrzebujemy o tym pamiętać, potrzebujemy w to doświadczenie wchodzić, otwierać swoje serce i razem przez spotkanie z Chrystusem w indywidualny sposób właśnie przemieniać swoje serce, aby to się we mnie dokonywało, na nowo się odnawiało we mnie ta prawda. Wtedy będę mógł wrócić do domu, wrócić do miejsca pracy, wrócić do swojego środowiska umocniony, inny. I będę mógł właśnie rozlewać dalej te fale, które tutaj Chrystus rozlewa. Tą wodę żyzną, wodę
łaski, zdroje wód, które dają wzrost, które są takim delikatnym, miłym właśnie potokiem, który użyźnia świat. Ale dzisiaj w pierwszym czytaniu słyszymy: ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły, biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą. Dlatego dzisiaj na nowo ufajmy Panu, na nowo rozbudzajmy zaufanie do Chrystusa, do Boga, że On jest Panem, że On panuje nad tym wszystkim, że On panuje również nad Twoim życiem. Rozbudzaj sobie to zaufanie. Niech w Twoim sercu na nowo ożywia się wiara w Niego, to zaufanie, to piękne, niech w Twoim sercu wybrzmiewa to piękne wezwanie: Jezu, ufam Tobie, które Pan Jezus zostawił nam przez siostrę Faustynę. Jezu, ufam Tobie, Tobie zawierzam, Tobie ufam, Ty jesteś tym, który napełnia moje życie, daje mi spełnienie. A wtedy właśnie odzyskamy siły, powrócimy z tego spotkania eucharystycznego odmienieni, umocnieni. Dlatego niech naszą odpowiedzią na to słowo będzie właśnie takie serce ufne, serce pełne wiary. Amen. Moi drodzy, kiedy coś nam się w życiu popsuje albo zaczniemy mieć z czymś problemy, to dobrze wiemy, do kogo się udać. Kiedy chcemy na przykład wybudować dom, to udajemy się, czy znajdujemy jakiegoś dobrego architekta, który wykona dobry plan tego domu. Później szukamy najlepszej ekipy budowlanej, tak abyśmy mieli pewność, że ten dom po budowie nie runie. Kiedy chorujemy, udajemy się do lekarza różnego, niekiedy do jakiegoś specjalisty, i też go szukamy, tego, który jest oczywiście najlepszy. Kiedy mamy jakieś problemy sądowe albo problemy ze spadkiem, to szukamy adwokata albo jakiegoś radcy prawnego, który pomoże nam przez te różne zawiłe przepisy przebrnąć. W życiu umiemy sobie radzić z różnymi problemami, trudnościami czy innymi rzeczami, które nas spotykają w tym takim życiu ludzkim, codziennym. A jak jest w życiu wiary? Jak jest w tym życiu mojej wiary, kiedy zaczynają się jakieś problemy w mojej wierze? Może kiedy nie mogę poradzić sobie z jakimś grzechem? Może gdy pojawia się jakaś wątpliwość? Może gdy choroby, trudności, których doświadczam, tak mnie przytłaczają, że po ludzku nie znajduję z nich wyjścia i doświadczam trudności? Często też takiego zawahania w wierze. Czy w tych sytuacjach umiemy odnaleźć tego, który w tej wierze nas umocni, pokrzepi? Czy umiemy znaleźć Jezusa Chrystusa? Przecież On dzisiaj daje nam jasno i wyraźnie w swojej Ewangelii do zrozumienia: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. A w dzisiejszym pierwszym czytaniu u proroka Izajasza usłyszeliśmy, że ci, którzy zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły, biegną bez zmęczenia. Niemniej pouczający jest jeden werset z dzisiejszego psalmu, który też przypomina,
że Pan odpuszcza wszystkie Twoje winy, leczy wszystkie Twoje choroby, życie ratuje od zguby, obdarza Cię łaską i zmiłowaniem. Kiedy pojawiają się trudności w życiu codziennym, wiemy, do kogo się udać. Ale kiedy pojawiają się trudności w wierze, czy wiem, do kogo mam się udać? Czy jestem świadom, że najlepszym specjalistą od problemów duchowych, od ich rozwiązywania jest Jezus Chrystus, który przecież w konfesjonale oczyszcza z grzechów. W Eucharystii daje nam swoje ciało, aby nas umacniać. W sakramencie namaszczenia chorych uzdrawia nasze ciało. Czy wiem i jestem świadomy tego, że we wszystkich sakramentach jest żywy i obecny Chrystus, który przez te sakramenty działa. Módlmy się dziś, moi drodzy, o to, abyśmy umieli prosić Chrystusa o to, aby umacniał nas w naszej wierze, aby leczył nasze słabości, aby ratował nas od zguby, aby obdarzył nas łaską i zmiłowaniem. Amen.